tego balu nie mogłoby już zabraknąć. Co roku cieszy się dużym zainteresowaniem. Bal góralski organizowany przez Zespół Regionalny Koniaków na stałe wpisał się w kalendarz kulturalny gminy Istebna. W zeszłym roku po raz pierwszy odbył się w nowym miejscu, w nowym lokalu. Z Ulą realizujemy taki nasz wspaniały pomysł, który się rodził wiele, wiele lat temu. Nie było lokalu, żeby to zrobić. Wybudowałem coś takiego, nie powiem, że tylko dla balu góralskiego, ale jednym z takich punktów było to, że nareszcie zrobimy coś fajnego. Tu spotykają się ludzie, którzy kochają folklor, kochają się bawić, chcą spotykać ludzi, chcą spotykać się tu nawzajem, także to jest takie nasze przesłanie. Niech oni są z Kaszub, niech są z Lublina, ktoś może być z Wrocławia, wszyscy czują się tutaj jak u siebie w domu, a ja jestem po to, żeby im to zapewnić, żeby oni się tak czuli. W zabawie wzięło udział 340 osób. Tradycyjnie nie zabrakło góralskiego powitania, zatańczyły zespoły regionalne, gościom przygrywało 8 kapel z 3 różnych państw. Organizatorzy zadbali również o doznania kulinarne. Kelnerzy serwują już nasze ulubione dania, czyli mamy krupnioki po naszemu jelita. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, co to są jelita. Się dowiedzą właśnie, że to są krupnioki. Będzie kita, biała polewka, czyli polewka z mlekiem. Nikt nie wie, że biała polewka to jest mięso wędzone, gotowane i do tego jest wlewane mleko. To jest stary nasz zwyczaj. Do tego oczywiście będą placki, będzie karczek wspaniały robiony na soli. Wiele rzeczy i będzie też kita wędzona pierwszy raz. Jak na góralski bal przystało, nie mogło zabraknąć również stroju góralskiego bądź jego elementów. Pani też podkreśla, żeby przychodzić w tych strojach góralskich. Tego też jest coraz więcej. Tak, bo to ja powiem, że to kapeczkiem była moja wina, bo ludzie się pytali, czy mogą, że nie mają stroi. I ja tak przytaknęła. Ale potem my zaczęli powiadać, że jednak albo ten akcent, albo strój i widzimy, że coraz więcej ludzi. I bardzo się radujemy, tak jak my ze Zbyszkiem powiadali, że w przyszłym roku, jak dożyjemy, będą wsiedzy w strojach. Bo to jest naprawdę coś pięknego, strój góralski. Jeszcze nasz, beskidzki, biało-czerwony, narodowy. Bal obfitował w różnego rodzaju atrakcje i niespodzianki. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik-Telesz.